Joanna Sikora. Dzień dobry, zapraszam na prognozę pogody. Wielkimi krokami zbliża się do nas marzec, a w marcu jak w garncu, czyli jak w takim wielkim kotle, w którym mieszają się różne składniki. Początek kolejnego miesiąca przyniesie nam chmury i deszcz, ale póki co mamy jeszcze końcówkę lutego i już mówię, jak będzie ona wyglądać. Dzisiejszej nocy od minus 2 do minus 4 stopni, tak więc jeszcze zimowo. Cieplej na wybrzeżu, tam termometry pokażą około zera. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jutro podobnie, choć przede wszystkim na południu i na zachodzie tych chmur może być więcej, padać jednak nie powinno. Termometry pokażą od 2 do 5 stopni Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Kolejne dni także będą chłodne. Zobaczmy, jak będzie pogoda wyglądać w naszym regionie. Dzisiejszej nocy mamy ujemną temperaturę, minus 2 stopnie w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu. W Grudziądzu chłodniej, minus 3 stopnie Celsjusza. Powieje słaby wiatr. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże. Momentami na niebie może pojawiać się słońce, co już widzimy na naszej mapie. A na termometrach 3 stopnie w Bydgoszczy i Grudziądzu, 4 stopnie w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, po południu duże, wieczorem na południu możliwy deszcz, w nocy minus 1, minus 2, w ciągu dnia od 4 do 5 stopni. W poniedziałek pochmurno, może towarzyszyć nam śnieg i deszcz ze śniegiem, w nocy minus 1, minus 2, w dzień plus 2, plus 3 stopnie, będzie wiał silny i porywisty wiatr. We wtorek zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, ale cieplej. O tej porze to wszystkie informacje o pogodzie. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia wieczorem.